Siedzieliście przy jakiejś wódeczce, czy jak? Takiego, to znaczy ten, właściwie można powiedzieć takiego hodowanego świra, nie? Który właściwie w artyście zawsze gdzieś tam się pojawia. Bardzo jestem. Na przykład jak tłumaczyłem jednemu we Francji, byłem przyszedł i mówi tak, jak on nie może sobie wyobrazić, jak to ten instrument, wiesz, te preparacje tam to wszystko. A ja mówię, tu się zaczyna i tak idzie i on, Jezus, jakie to mądre było. Ja sobie myślę, cholera. No nic, panowie, no obejrzałem to. To znaczy, ja bym powiedział, że to znaczy, jeżeli macie, jeśli was to interesuje, to znaczy, jakby nie mam pełnej, może nie trzeba tak, nie mam pełnej wiedzy o tym, kim on jest. To jest jeszcze dla mnie enigmatyczne. To znaczy, oczywiście można również tak postawić sprawę, że każda z tych postaci jest jakimś takim nie w pełni odgadnionym, prawda? Też jeszcze zostaje tutaj dla mnie nie w pełni jasne, to znaczy co was tutaj kręci, to znaczy czy monolog, to znaczy to co dany człowiek
gdzieś tam wywala wokół, czy... No, prawda, bo to w momencie, dopóki się mówi o sobie w sposób jakiś taki tytułowy i oficjalny w swojej sztuce, to zawsze jest w gruncie rzeczy nieciekawe, to znaczy to staje się rodzajem manifestu. Rzeczywiście jest ważne, żeby w pewnym momencie gdzieś tam zabrnąć, czy prawda, pobłąkać się wokół tego. Malarza jest bardziej ciekawszy niż powiedzmy jakiegoś ślusarza albo jakiegoś giełdowego szczura. Ale to wiesz, to jest też inny. Siadasz, stajesz przed płótnem i wiesz, się musisz wykonać pewną robotę. Im lepszy malarz, tym bardziej nudne życie, tym nudniejsze życie. Oczywiście, że jak się to zbierze powiedzmy 50 lat, tak jak na przykład Baltus, albo jego brat Klosowski, czyli żyje po 90, albo Edward Munch, też 90-tkę dożył. I jak się później zrobi 15 czy 20-minutowy jakiś materiał, to można coś z tego wybrać jeszcze. Ale ja dopiero maluję 40 lat, to jest strasznie krótko. Ach, ja się tak ubrałam, słuchajcie, to jest zimno. Ja się staram, żeby były jak najpiękniejsze. Te brzuszki przecież wyciągnąć, to ciało takie. Ale jednak... Ja teraz była dziewczyna i pozowała mi to po prostu. Taki miała odrzut, że wkurwiłem się, bo normalnie to ja z góry kasuję pieniądze. I oddałem te pieniądze i sobie spadł. Bo była po prostu wkurwiona strasznie, mimo że wiem, że zrobiłem ją bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, dojrzała kobieta, widocznie żyła mitem sprzed 30 lat, jak była aktorką piękną, tam jakimś w sabacie jakimś występowała. Ten, co po prostu poprawia nos czy coś tego, to coś tam robię, wygładzam skórę i troszkę większe piersi robię. Ale generalnie to są żywe osoby, które... Zresztą a propos tego poprawiania urody, no to po prostu ty malujesz, jeżeli malujesz na przykład na zamówienie, gdzie się maluje, no to jeszcze często się spotkałem, ludzie spodziewają się, że ty nie namalujesz tak jak fotografia dokładnie, tylko namalujesz to, co ta osoba wyobraża sobie, jak by chciała wyglądać troszeczkę, tak? Także tam wiesz, istnieje pewnie korekta jakaś, tak? No bo zresztą każdy jest próżny i tutaj nie tylko kobiety, ale mężczyźni też są próżni i też parę razy miałem takie przypadki, jak na proces robiłem na zamówienie mężczyzny, to oni byli bardzo specyficzni. A dzieci są na ogół zadowoleni, bo powiększam fojary i jest okej. Okay. Drugą rękę to gdzie masz? Tak, z drugiego ramienia wyrasta. Tak? Ale ona jest tak? Tak. Ta prawa. A, tutaj, o, teraz już widzę. Wiesz, że my nie jesteśmy zafascynowani, mimo że wiesz, niektórzy usiłują tam, wiesz, nam wmówić, że brzydota jest intrygująca, pociągająca. No niestety, wiesz, tak od początku do końca, naszego bytu tutaj na ziemi. Stwarzamy sobie jakieś ideały piękne, oczywiście się zmieniają te ideały, ale ciągle te ideały są i wiesz, one nam upiększają życie, wiesz, nas fascynują, nas zniewalają, wiesz, pociągają. No i tak jest, no. To nie jest to, że to jest wymyślone, tylko to jest w nas, taki instynkt mamy chyba, wydaje mi się. No po prostu do jednej baby ci staje, do drugiej ci nie staje, najczęściej staje do tej ładnej. Dość istotna tutaj sprawa tej dłoni. Wiem, właśnie, bo ona była zupełnie ona innym położeniem. Wygląda jak noga z butem jasnym. A no trochę tak, nie musiałam to. Znaczy, poproszę tutaj panią na przerwie, żeby tak usiadła właśnie, na chwilkę. Właśnie. Żeby zaobserwować tak, bardziej. Tak. Jakoś to. Taką ma minę jakoś. Wiem, tak właśnie, nie wiem. Taką nie, to minę jest mi ważna od tego. Dobra. Ale okej. Okay.
Z akademią miałem takie przygody, że mnie proponowało chyba 14 razy różni rektorzy, Tarasin i Winiarski. I był ten Nita. I także proponowano objęcie pracowni, ale ja się skutecznie wywijałem. Dlatego, że trochę mi szkoda było czasu, a poza tym ze studentami to tak jest, że student wiadomo, że ma rację. Dlatego ma rację, bo jest po prostu młodszy o dwa albo o jedno pokolenie od ciebie i nie masz szans go przekonać. I tylko by mnie to wkurwiało. A poza tym jeszcze bym mógłbym zmienić swoje życie, bo pewnie by mi się spodobały te studentki jakaś, która by mnie zarwała. I tak jak i mój kolega, taki... Właśnie, z młodymi kobietami jest niebezpiecznie, bo starszy człowiek nie podoła tak łatwo i wielu miałem takich kolegów, którzy porzucali swoje główne życie, zmieniali środowisko i to się kończyło tragicznie. Wielu zmarło przez to, że mieli do czynienia z młodzieżą, z młodymi kobietami, z młodymi dziewczynami. Nagle dostaje się list albo katalog od studenta czy od ucznia, z którym się widziało ostatni raz przed wielu laty i który pisze na przykład o tym, że to, co ja powiedziałem, czy zrobiłem wtedy, czy było i zostało ważne. Pomyśli sobie człowiek, pomyśli, że tam coś może się stać takiego magicznego w tej osobie albo pomiędzy tą osobą. I później, prawda, się to robi, jest aparat, mamy godzinę czasu, ciach, prawda, i w sumie się robi coś takiego, jakby przedtem, jakby się tam nie weszło, prawda, w ten rejon, gdzie ten człowiek jest, nie wiem, otworzony i gdzie jest on prawdziwy, gdzie jest autentyczny. Nie? Woda ze stawu, woda. Widzi pan, jest taka jaka wstawie czysta woda. Tak rano, że tak. Czyściutka woda ze stawu. Taka jest woda. I to znaczy, strasznie nie lubię takich filmów o twórcach, gdzie twórcy udają twórców i to wszystko jest brane strasznie irytujące i nieprawdziwe.